Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Assassin's Creed Syndicate. Powiem wam, że zanim sobie rozpocząłem ten odcinek, pobawiłem się tutaj w drift kuniem i dzięki temu, dzięki takim wygłupom moich, które dzisiaj sobie tą zabawę tworzyłem, nauczyłem się troszkę koniem jechać. Zdecydowanie widzę, lepiej go sobie kontroluję. Udaje mi się na tym tutaj małym rondzie kontrolować zdecydowanie bardziej ten pojazd. Więc myślę, że jakieś różne ucieczki z miejsca, z punktu A do punktu A, jak będziemy uciekać przed jakimiś tutaj stadami przeciwników, będą mi wychodziły znacznie, znacznie lepiej. Tak więc jak widzicie, czasami zabawa pozwala nam tutaj osiągnąć lepsze znacznie rezultaty. Dobra, a tymczasem lecimy sobie na kolejną misję. No tutaj widzę, mamy kolejną misję dla Jacoba, więc okej, weźmiemy sobie ją. Grajmy. Kolejny nóż, z tego co widzę, można wygrać tutaj. Boss feud ends in blood. I'll take one. Here you go, sir. I say we stop this goodwill towards strangers nonsense and focus on what London really needs. Solid leadership. Whose hard work will raise everyone up to success. As go the titans of business, so goes the world. Oi, oi! You weak fool! Get a job! Strasznie nie lubię takich osób, które nie mają szacunku do takich osób najbiedniejszych. Won't do Mr. Dredge any good. No dobra, musimy odszukać i nie zabić przy okazji policjantów. Dobra. Jest tutaj spora ilość ludzi z mojego gangu, ale nie będziemy ich brali, bo oni mogą tutaj gdzieś policjantów po prostu powybijać, a tego bym nie chciał. Dobra, tam mamy jakiegoś kolesia. Dobra, słuchajcie. Zajmiemy się jednym z nich. Mamy go nie zabijać, mamy w ogóle policjantów nie zabijać, ale nikt mi nie powiedział, że nie mogę go ogłuszyć. A to jest zupełnie coś innego. Dobra. Zasnął. I teraz tędy będę mógł tego kolesia wyciągnąć, bo jak nie wiem, czy zwrócicie uwagę, z każdej lokacji koleś z każdej strony było jakieś wejście zablokowane, więc trzeba na to zwrócić uwagę. Tu jest zablokowane wyjście, tutaj, tam też pewnie jest trzech policjantów, więc a teraz ten tutaj przyszedł, ale on tylko przyszedł się rozejrzeć, więc przydałoby się tego kolesia tutaj zachęcić, aby przyszedł do nas. Czemu on tak chodzi tutaj akurat w tych lokacjach, gdzie tamten policjant się w ogóle zawiesił? Nie wiem, widzicie, on chodzi, kurczę, jak Michael Jackson, tylko do przodu. Musimy wyczekać odpowiedni moment, bo inaczej to będzie lipa. Chociaż w sumie, czekajcie. Jak tamten by nie patrzył, tego też policjanta mógłbym zgarnąć stąd. A tamten będzie patrzył pewnie cały czas. Ale też musi mieć pewnie jakiś zasięg tylko. Dobra. My z panem niestety musimy się przespacerować. A, tu mamy policjanta kolejnego, nie zauważyłem nawet. Więc tu trzeba go ogłuszyć. Dobra. Mi się wydaje, czy koleś się zorientował, że coś jest nie tak.
Idealnie, idealnie. Ale mi się teraz idealnie nasunął. Dobra, kupiłem sobie też taką zdolność specjalną, która pozwala mi... Wcześniej jak przyjmowałem jakieś kolesi i chciałem ich po prostu zabrać, to mi się wyrywali. Teraz już takiej opcji nie ma. Fry, is that you? Fry! I wonder what that's all about. Dobra. Mamy to pięknie. Jacob, it's me, Sergeant Frederick Appeline. Freddy. Sergeant. Undercover. There's to be a robbery at the Bank of England, I'm sure of it. Robbery? It's a fortress. The boys at the station thought I was joking. Wouldn't be so funny if it was their life savings. Who's behind it? That's confidential. Oh, come on, Freddy. I can help you. Imagine the headlines. Thieves caught in the act. Abeline right all along. Well, I suppose I can fill you in a little. Every fiscal quarter, a branch of the bank is robbed. Never the same branch. The thieves are supplied by... Cockham merchants. Thanks for the info, Freddy. It's Sergeant! I'm keeping my eye on you. Kurczę, czy oni nie mogli porozmawiać sobie normalnie, tylko musieliśmy kombinować w tej misji? Dobra. Okej. Czyli teraz wydaje mi się, że misja będzie pod takim tutaj, powiedzmy, celem związanym z bankami. Czyli był transport, firma transportowa, teraz tutaj banki. Mamy nową broń, ale zakładam, że tak i tak nie będę mógł jej odblokować. A nie, mogę się w nią wyposażyć, jest lepsza od tej, które miałem wcześniej. Super, nawet lepiej wygląda, powiem wam tutaj. Coś tu jeszcze mogę zrobić? Raczej nie. Dobra, to czekajcie, przejrzę sobie tylko jeszcze, gdzie tutaj mamy jakieś kolejne misje do wykonania dla Jacoba na Tamizie. Misja dla Jacoba na Tamizie i tutaj jest misja dla Ivy. Dobra, to słuchajcie, albo zrobimy... Dobra, wykonajmy misję dla Jacoba. Zaznaczę sobie tylko ten punkt i tak jak wam mówiłem, postaram się dla was... Oznaczyło mi. Porwiemy sobie jakiś diliżansik. Pobawimy się, zobaczymy jak tym tutaj diliżansem da się driftować. Powiem wam, że tych pojazdów tutaj konnych, tych całych zaprzęgów jest kurde tak dużo jak w dzisiejszych czasach samochodów. Gdzie praktycznie na jedną rodzinę przypadają co najmniej dwa auta, nie? A gdzieś tam, nie wiem, kurczę, jeszcze w rodzinie jest trzech synów, to każdy ma swoje auto teraz. I potem korki jak cholera o godzinach, gdzie tam ludzie we Wrocławiu, mówię na podstawie Wrocławia, są korki niesamowicie długie często, każdego dnia w tych godzinach szczytu. A wynika to z tego, że coraz więcej aut jest, tak? Aut przybywa, a niestety drogi nie są poszerzane. Więc tak to też jest, ale w tych czasach tutaj sobie gram w Assassinie też jest tych zaprzęgów tyle, że czasami aż nie ma miejsca, żeby gdzieś tam przejechać, szczególnie jak są jakieś szybkie pościgi. No ale dobra, jesteśmy w miarę szybko. Powiem wam, że nawet się nie spodziewałem, że tymi pojazdami tak szybko do tych misji mogę się tutaj przydostawać, więc trzeba to będzie częściej praktykować. Czekajcie, kupimy sobie potrzebne zapasy. Dziwne, myślałem, chyba się koleś mnie wystraszył. Czekajcie, obejdę sobie to jeszcze. Nie wiem, czy mnie się wystraszył, czy jakiś glitch, czy jak, ale tutaj u niego normalnie chyba sobie można kupować. O właśnie, widzicie, teraz jest opcja. Uzupełnimy sobie wszystkie zapasy. If only I knew which shipment it was, then I could trace the weapons to their owner. Capital idea, Freddy.
Myślę, że nam to problemu nie powinno sprawić. Now where are the Cockham crates intended for Mr. Plutus? Ze względu na to, że mamy nasz orli wzrok, możemy sobie skanować i mamy zdecydowanie większe wtedy umiejętności niż cała reszta. Tak więc to raczej problem nie będzie. Okej, tutaj widzę, że jest spora grupka. Rywali. Wiecie co? Ja bym chciał to wykonać ze swoim gangiem. Przecież ja tą okolicę mam przejętą, więc gdzieś tutaj mój gang na pewno powinien być. A celi nie mam jakichś pobocznych tutaj, żebym musiał robić wszystko bez zabójstw. Teraz jak na złość nie ma nikogo z naszego gangu. Niestety. Więc dobra, poradzimy sobie z tym inaczej. Dobra, o to mi chodziło. Oni tam niech sobie walczą, a ja przy okazji zajmę się tyłami tutaj. Dobra. Teraz już koleś jest bez szans. Ja muszę pamiętać, żeby używać tych tutaj bomb. Okej. Tamci raczej do nas już nie dotrą. Z tego względu, że są za dużym murem. No to jest sztuczna inteligencja. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Nawet poznikali. Tylko teraz pytanie, czy oni się znowu nam nie pojawią, nie zrespią się jakoś. Nie, nie zrespili się, nawet zniknęli. Where the devil is it? Dobra, tutaj wydaje mi się, że jeszcze była jedna miejscówka, gdzie mogliśmy to odnaleźć. Wydaje mi się, że były trzy punkty, ale głowy nie daje. Czekajcie, idziemy na górę, sprawdzimy sobie jakoś, może to z góry bardziej. Tam jeszcze jest coś. No właśnie, tam mamy, widzicie? Tak właśnie mi się coś wydawało, że tam były trzy takie zielone kropki. Chociaż to nawet kropka nie jest do końca. A tu mamy kolejną grupę rywali do pokonania. Co my tu jeszcze mamy? Mamy pistolet, ale szumu nie też nie chcę za bardzo robić. Tego by wypadało zaś od tyłu na spokojnie, bo 9 level. To jest już wyzwanie. Ale 9 level, późno zorientowany, to nie jest wyzwanie, jak widzicie, spore. No i wiedziałem, że to mi się teraz tutaj cholera obróci, no. Czy nie do końca. Stop that trespasser!
Okej, tamtego chyba nawet nie będę musiał zabijać. Muszę z drugiej strony w ogóle. Hello. Powiem wam, że zawsze w grach mnie ciekawi, czy... czy jakbym tutaj przyszedł w pierwszej kolejności, to czy też od razu bym to znalazł, czy to by było gdzieś zupełnie w innym miejscu. Dobra. It's a shame I can't stop in for a pint. Myślę, że dzięki tutaj tym naszym liną, naszym tym, dzięki temu pistoletowi z liną, bardzo łatwy sposób tutaj uda mi się ich wyśledzić. Kurde, no przecież widzę ich. No właśnie. Co oni tu teraz robią? Dobra, jadą dalej. Nie, chyba się zawiesili albo nie wiem. I bet Greeny is tailing Evie right about now. Good luck. Nie wiem nawet, czy nie lepiej by było, powiem wam, wziąć sobie jakiś powóz i za nimi gdzieś tam lecieć. Bo jednym powozem bardzo wolno lecą, więc chyba nawet szybciej się udam tędy. Tylko muszę tych takich stref jakby czerwonych unikać, co nie? Jakby jak uniknę tego, to spokojnie, nie ma problemu. Nawet chyba jesteśmy na miejscu. Że Jacob w ogóle tam się nie ukrył w tym wozie, nie? W środku. Mr. Plutus. Zobaczcie, oni tak wolno jadą, że mogę ich spokojnie dogonić na piechotę. Gdybym miał wóz, może by gdzieś tam usłyszeli o mnie albo co, więc nie chcę ryzykować. Ale teraz jest jeden kolej sam, więc... muszę skupić w 100% na jeździe. Ja sobie tam najchętniej wskoczył do niego, przykrył się jakimś, a... nie mogę też się zbliżyć. Zobaczcie, na piechotę go jestem w stanie dogonić i zbliżyć się.
Zastanawiam się, dokąd my tutaj w ogóle biegniemy i jak długo jeszcze będziemy musieli tutaj biegać. Nie wiem, czy zauważyliście też, ale nie widziałem żadnych bryczek bez koni. Takich, wiecie, bezużytecznych dla nas, do których nie możemy wejść i jechać nimi. Wszystkie bryczki, nawet takie gdzieś tam postawione, są z końmi. Oj, kolejna chyba. Pójdźmy tędy. Same routine as before. The twopenny opens a vault, we robs it and leaves the money in his storehouse. Look sharp, the boys are waiting. To the Bank of England. Yeah. Okej, okay. Tyle biegania i taka banalna misja. Też jak widzicie, odblokowaliśmy sobie pas ze stalowej siatki. Okej. Okay. Plutus is twopenny. Czyli no niby głupia misja, nie? Taka, wiecie, banalna, ale sporo też dowiedzieliśmy się bardzo istotnych rzeczy. I teraz tak, weźmiemy sobie teraz pas nowy, okej. Okay. Sprawdzimy, jak z punktami umiejętności. Cały czas jedno do wydania, więc nic za to nie kupię niestety. Ale zobaczmy. Mamy jakąś teraz misję dla Jacoba. Nie ma już żadnych misji dla Jacoba, tak więc wydaje mi się, że wykonamy sobie kolejną misję dla Evie. Tutaj się teleportuję i zaraz sobie tutaj ruszę z kolejną misją dla Evie, tak więc dajcie mi chwilkę i za chwilkę będziemy na miejscu. Dobra, słuchajcie, jestem już na miejscu, ale jako że dawno nie grałem Evie, mogę teraz właśnie sobie wykorzystać te punkty, które zdobyłem dla niej grając Jacobem, a kiedy wydam 5 punktów umiejętności aktualnie, będę mógł sobie rozwinąć też postać do już 7 levelu. Ciekawi mnie, czy są jakieś za 5 punktów, chyba nie, chyba tylko tutaj za 2, 4 i 6, tutaj chciałem to sprawdzić sobie. 6 punktów. Dobra, weźmy to. Niestety nie wzrośnie mi teraz level, bo jeszcze jeden punkt muszę wydać, więc dobra. Okej, okay, tym się na razie przejmował nie będę. Mamy naszą piękną Evie. Jeden z moich widzów z tymi pisał, że podoba mu się Evie. Okej, okay, co my tu mamy? Okej, okay, dobra. To już wszystko jest jasne. Gdzie się znajduje? I will not build a single bus for you criminals. Well, you'll do as we say, Bailey. Or we're gonna have to pay you and your family a visit. You leave them be. Hey! Master him! Czyli będzie walka na wozy pewnie. Najpierw trzeba będzie rywali tutaj pokonać, a mamy go obronić. Tak myślałem właśnie, że najpierw z nimi, a potem dopiero jego gdzieś tam dorwiemy. W ramach wdzięczności pewnie nam tutaj w czymś pomoże. Tamci w ogóle pojechali inną drogą. Nie wiem, czy nie będzie najlepiej, jak ich zestrzelę. Mam fajny pistolecik. Więc chyba tak zrobię, bo zanim ja rozwalę wóz swoim wozem, to jeszcze mój się, kurde, czasami uszkodzić może. Dobra, nie wiem po co zeszła, ale przynajmniej była skuteczna. Ale zipie. Here
Tell me why you've got the Blighters after you. The city's been turned upside down since Hathaway Transport and the Milner Company went belly up. With no one to fill their shoes, the gangs made their move. Well done, Jacob. As is Bailey, the only omnibus builder in the city, they are demanding that I work for them. Come on! No, wszystkie nasze decyzje mają wpływ też na innych. What is it they say in America? For the people, by the people? That is our intention for the London General Omnibus Company. But those thugs are holding the deed to Hathaway Transport. We need it to begin our company. Well then. Okej, odszukaj akt własności. Więc dojechaliśmy bezpiecznie. On gdzie on jedzie? Osoby tylko staje pewnie. Dobra. Teraz tak, musimy przeskanować cały teren. Jest ich sporo. Nie pozwól, aby cel opuścił teren fabryki. Tamtego. Ej, co to się stało? Przecież nic nie zrobiłem. Gdzie on teraz wyjdzie tutaj? Pięknie. Nie pozwolę mu, żeby opuścił, ale sam wpakowałem się w tarapaty. Nie wiem, kto tutaj, powiem wam, strzelił. Ten strzał ich jakoś rozłościł z tego, co widziałem. Nie wiem, co to był w ogóle za strzał. Ktoś strzelił i tyle. Prawie mogłem sfejlować misję, gdybym w miarę tutaj w porę się nie ogarnął. Okej. Zwróć akt własności. Powiem wam, że dzisiaj mi te misje idą całkiem nieźle. Praktycznie wszystko wykonuję, jeśli chodzi o zadania poboczne jakieś tam, nie? Jakoś wszystko idealnie. Co mnie osobiście cieszy. Zawsze to jest jakaś taka pozytywny zastrzyk energii. No, zobaczymy, co ten mały teraz dla nas ma tutaj. Bomba dymna. No nie jest to 5000 funtów, które poprzednio od tych małych brzdąców dostałem, ale zawsze jest to jakieś tam dodatkowy... Nie muszę tego kupować, tak? Dostaję to od niego. Muszę też ich jakoś tutaj rozbudować. Muszę tam zupgrade'ować tych młodych tutaj złodziei moich. I sent Rothman a message. You and your family are safe. Oh, you are blooming brilliant. The founding members of the London General Omnibus Company. Good, moral men. All of them. We'll have buses rolling before you know it. Thank you, Miss Fry. My pleasure. No, znajomości to jest jedna z lepszych rzeczy, jaką można tutaj mieć, tak więc Jacob nie do końca zrobił taką złą rzecz. Ona tak cały czas ciśnie tego Jacoba, to jest jego siostra, więc tutaj też nie dziwię się, często dochodzi jakiś pewnie spięć między rodzeństwem. Nie miałem nic rodzeństwa, ale wiele słyszałem, więc na tej podstawie tylko to mówię. Ale no, dał jej fajne tutaj znajomości, tutaj jak widzicie, w tej firmie. I teraz co? Schemat, rękawica. Co tu się stało z tą lampą? Czekajcie, chciałbym sobie zobaczyć, czy umiejętności nam się tutaj... No mamy dwie nowe, dobra. Dwa punkty umiejętności. Poszerzymy sobie wzrok może tutaj orła. I będziemy mieć już siódmy level. Na siódmym jeszcze nie mogę kupić chyba tej broni, którą chciałem, ale na ósmym będę już mógł. Dobra. Sprawdzimy też, jak prezentuje się aktualnie mapa. I kolejne misje.
Nic tu ciekawego nie widzę poza misją Skoczny Jack. To jest misja poboczna i tutaj mamy kolejną misję poboczną. Zabawa w kotka i myszkę. Więc co? Jeszcze też może przenieśmy się teraz na Jacoba i też jemu tutaj dodajmy tą jedną umiejętność nową. Też w końcu będę mógł sobie mieć go na wyższym levelu. Dobra, weźmy to. I też jest, jak widzicie, awans z 6 na 7. Dobra, słuchajcie, za bardzo nie mam co już robić w dzisiejszym odcinku, tak więc gdzieś pójdę teraz do pociągu, zobaczę jak tam cała sytuacja wygląda i postaram się nagrać wam jeszcze dzisiaj kolejny odcinek, tak abyście codziennie po 2 odcinki z Assassin's Creed dostawali. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak zostawcie koniecznie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały z tej gry, tak więc trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, cześć!